Matura 2017, zadanie piksele, zadanie algorytmiczne. Wykonamy je w Pythonie w dwóch częściach. Na początek część pierwsza, w której wykonamy zadanie 1 i 2, zdecydowanie łatwiejsze od trzeciego i czwartego. Treść zadania piksele. Mamy w pliku dane txt 200 wierszy po 320 liczb naturalnych z przedziału od 0 do 255, które de facto definiują jakiś obraz, dlatego tytuł zadania piksele. Jak wygląda taki plik? To jest pierwszy wiersz. Przeglądarka go złamała, także widzimy go w całości, bo 320 liczb wyjechałoby nam poza ekran, a tak to widzimy cały wiersz. To jest kolejny wiersz i tak dalej. Co mamy z tym zrobić? Podać jasność najjaśniejszego i najciemniejszego piksela, czyli de facto wyszukiwanie max i min z tego pliku, maksymalnej i minimalnej. Przejdźmy do rozwiązania. Wykonajmy to zadanie najpierw dla pierwszego pojedynczego wiersza. Wejście to input. Od razu go sobie rozdzielmy, czyli split. Zobaczmy, jak wygląda to, co wczytamy. Podajmy przykładowo kilka liczb na wejście i widzimy, że uzyskaliśmy rozsplitowaną, czyli rozdzieloną listę czterech, ale nie liczb, tylko tekstów. Dokonajmy szybkiej konwersji na liczby. Użyjemy do tego funkcji map. Funkcja int, zamieniająca na liczby całkowite, wykorzystamy ją do każdego elementu ze zbioru wejściowego. I zapamiętamy pod zbiorem wejściowym, żeby już nie tworzyć nowej zmiennej. To w Pythonie 2.0 i kolejnych działałoby już, natomiast od wersji 3.0 funkcja map nie zwraca listy, tylko pewien obiekt, który musimy przekonwertować na listę, czy na tablicę. List. I teraz zobaczmy, co uzyskamy. Uruchommy to. Znowu kilka liczb przykładowych. I widzimy, że najpierw po splicie mamy tablicę tekstów, a tutaj już po przemapowaniu przez funkcję int mamy tablicę liczb całkowitych. Poszukujemy zatem maksymalnej i minimalnej wartości. Te printy są nam już niepotrzebne. Mamy dwie zmienne. Niech to będzie zmienna mini, która będzie określała minimalną wartość znalezioną, więc ustawmy sobie ją na razie na bardzo dużą, większą niż mamy w tym pliku, po to, żeby nastąpiła natychmiastowa podmiana. Oraz max. I ustawmy sobie na początek ten max na odpowiednio mały, żeby przy znalezieniu większej nastąpiła podmiana i żebyśmy znaleźli faktyczny, maksymalny punkt, najjaśniejszy punkt. Tę listę, którą już zamieniliśmy na liczby, musimy teraz wartość po wartości sprawdzić z bieżącym mini i z bieżącym maxi. Jeżeli znajdziemy lepsze, podmienić je. For i in zbiór wejściowy, czyli i będzie przybierało wartości kolejne z tablicy w, mamy wykonać takie porównanie. Jeżeli mini nie jest mniejsze od tego kolejnego elementu, no to znaczy, że nie jest rzeczywistym minimum. Musimy zatem je podmienić. Mini będzie równe wtedy i. Podobnie musimy wykonać z maxi, odwracając tylko znak porównania, albo możemy wykorzystać inną funkcję i zróbmy to, żeby pokazać inną metodę. Funkcję, która sprawdza, czy dysponujemy maksymalną wartością. Max policzymy sobie w taki sposób. Max
to będzie wartość większa, czyli maksymalna, z tego, co tutaj podamy. A tu podamy bieżącą wartość max oraz sprawdzany kolejny element ze zbioru wejściowego. Sprawdźmy, czy to zadziała. Wypiszmy sobie po takiej pętli max i min. Uruchamiam. Kursor musi zjechać tutaj. I wpiszmy jakieś przykładowe liczby. Jak widzimy, maksymalna i minimalna wyświetliły się poprawnie. Musimy teraz powtórzyć to 200 razy, ponieważ mamy 200 linii. A zatem for, weźmy teraz inną zmienną, żeby tutaj joty nam się nie mieszały z i. Ta pętla by zmieniała zmienną j, gdyby to była ta sama, no to by sobie przeszkadzały, tak? For j in range, no tutaj błąd, literówka, range 200, czyli 200 razy wykonamy pętlę po jotach. I teraz musimy wykonać cały ten blok, a zatem zaznaczmy go i przesuńmy sobie tabulator. Teraz wciskam, jeżeli coś jest zaznaczone, wcisnę tabulator. Wszystko mi się przesunęło, to jest bardzo wygodne. Cały ten blok, o, to jest niepotrzebne. Cały ten blok jest powtórzony 200 razy. A zatem wczytywanie linii, przemapowanie jej na liczby całkowite, szukanie mini i maxi dwoma różnymi sposobami, ale można się zdecydować na jeden z nich. Oczywiście print, max i min nie będziemy wyświetlać dla każdej linii, tylko na sam koniec programu. Zobaczmy, czy punkt pierwszy działa. Uruchamiamy go, zapiszmy i teraz już musimy się posłużyć klikami wejściowymi. Przykładowe dane. Przykładowe dane powinny nam zwrócić wartość 255 i 0. Spróbujmy. Ctrl A, zaznaczam wszystkie wiersze. Ctrl C, przychodzę do środowiska Pythona, wklejam to wszystko jako dane wejściowe, Enter. I rzeczywiście, przesuńmy może troszeczkę do góry, 255 i 0 to są nasze poszukiwane wartości. O, tak, tutaj tu przesuniemy się. A teraz dla danych właściwych sprawdźmy dane właściwe, Ctrl A, Ctrl C. Uruchommy nasz program raz jeszcze i tutaj wklejamy dane. Uzyskaliśmy wartość 221 jako najjaśniejszy punkt i 7 jako najciemniejszy, co zweryfikujemy z odpowiedziami. Odpowiedzi do danych właściwych 221, 7. A zatem zadanie piksele punkt pierwszy został wykonany. Punkt drugi. Ile wynosi najmniejsza liczba wierszy, które trzeba usunąć, żeby obraz miał pionową oś symetrii? Czyli tak naprawdę szukamy linii, które nie są palindromami, bo jeżeli linia jest palindromiczna, czyli o taka, czy też taka, nie ma znaczenia, czy rozpatrujemy te elementy jako teksty, czy jako liczby, jeśli są posplitowane, to znaczy, że mają pionową oś symetrii. Jak tu postawimy lustro, to uzyskamy to samo. A tu mamy przykłady elementów nie będących palindromami. Tutaj liczby, tu oczywiście jest po prostu inna liczba. A tu jest tekst. Wygląda, że to są te same liczby, ale proszę zauważyć, że 23 czytane od końca jest czymś innym niż 32. Jeden spacja dwójka, od tyłu jeden spacja trójka. Zatem to nie jest tekst palindromiczny. Ale po zesplitowaniu da nam tablicę tekstów palindromiczną. Dobrze, poszukajmy, ile takich wierszy nie jest palindromicznych. Przejdźmy do rozwiązania. To może sobie zakomentujmy. I na początek dla jednego wiersza. Wczytajmy. Mamy zesplitowany wiersz.
i w języku C czy innych językach robilibyśmy to następująco. W pętli sprawdzalibyśmy pierwszy element z ostatnim, drugi z przedostatnim, aż do połowy byśmy doszli. Jak dojdziemy do połowy i wszystkie po drugiej stronie są lustrzane, to znaczy, że mamy palindrom. Tu nie musimy tego robić. Wystarczy, że stworzymy sobie dodatkową zmienną, niech to będzie pal od palindromu, równą reversed z naszego zesplitowanego wejścia. Czyli w odwróconej kolejności. Jeżeli zmienne pal i w będą sobie równe, to znaczy, że mamy do czynienia z palindromem. Wyświetlmy sobie to, co print wejście i print pal, żebyśmy zobaczyli, jak to działa. Uruchommy nasz program, OK. I wpiszmy jakieś przykładowe liczby. 23, 45, 23. I widzimy błąd. Dlaczego? Z dużej litery. Jeszcze raz. 23, 43, 23. I za pierwszym razem mamy zesplitowaną naszą linię wejściową. Natomiast za drugim razem widzimy, że funkcja reversed nie tworzy nam listy. Tak było w Pythonie wersji 2. W Pythonie wersji 3 tworzy nam pewien obiekt, który musimy jawnie przekonwertować na listę czy na tablicę, jak kto woli. Czyli musimy zrobić tutaj jeszcze konwersję. List. Robimy z tego listę. Teraz spójrzmy, co uzyskamy. Tu musimy zejść kursorem i dopiero możemy wprowadzać dane. 23, 44, 23. I widzimy, że to jest nasza tablica, a to jest nasza odwrócona tablica. One są sobie równe. Jeszcze raz szybciutko uruchomimy. 23 i 12. Widzimy, rzeczywiście reversed odwraca nam tablicę i tu już zobaczymy, że ta tablica nie jest równa tej. A zatem to nie jest palindromiczna lista. Umiem rozpoznać dla pojedynczego wiersza, no to zróbmy teraz to dla 200 wierszy i policzmy, ile ich jest. Licznik, na początek 0, policzyliśmy i liczymy dla 200. For i in range 200, funkcja range tworzy nam 200-elementowy uporządkowany zbiór liczb od 0 do 199. Dwukropek i teraz to wszystko przesuniemy sobie, teraz tabulator wycisnę. Okay. I będziemy sprawdzać. Jeżeli wejście jest różne od pal, czyli odwróconej tablicy, to wtedy nie jest to wiersz, który nam pasuje, nie ma pionowej osi symetrii, musimy go policzyć. Licznik plus równa się 1. To jest całe zadanie 6.2. Print licznik. Sprawdźmy, czy działa na przykładowym zestawie danych. Powinniśmy uzyskać 3 dla tych danych. Ctrl A, Ctrl C. Wklejamy. Rzeczywiście 3 uzyskaliśmy. I jeszcze dla zestawu właściwych danych powinniśmy uzyskać 149 takich linii. Ctrl A, Ctrl C. Uruchommy nasz program jeszcze raz. O, troszeczkę za dużo nam to wyszło. Tu wklejmy sobie Enter. 149. A zatem, jak widzimy, zadanie drugie bardzo, bardzo proste. Oczywiście w Pythonie. W innych językach musielibyśmy troszeczkę się pomęczyć, żeby sprawdzić, czy linijka jest palindromem. Tu mamy bardzo proste dwulinijkowe sprawdzenie. Punkt trzeci i czwarty, zadania piksele, w osobnym filmie, na który również zapraszam. Dziękuję.